Widzowie, szczerze wam przyznam, że mam pewien problem. Problem ten nie dotyczy dzisiaj wyjątkowo Minecrafta, dotyczy on mojego, prawda, życia. Muszę nagrać odcinek, strasznie chce mi się pić, a nie chce mi się iść po wodę. Więc, widzowie, zachęćcie mnie teraz do tego, żebym poszedł po tą wodę i zostawcie tutaj łapkę w górę. A jak będzie 5000 łapek w górę, to w następnym odcinku zerujemy butlę wody. Znaczy butelkę, butelkę, nie butlę. Okay. Dzisiaj musimy zrobić drugą bazę, którą poprzednio musieliśmy zniszczyć z tego powodu, że Lucyfer odkrył miejsce, w którym mieliśmy naszą tajną bazę. Zaplanowałem to perfekcyjnie, myślę. Mam super fajną rzecz, którą już pewnie widzieliście na miniaturze, więc, więc już pewnie wiecie, o co chodzi. To będzie po prostu kopuła pod wodą i pod tą wodą zrobimy taką tajną bazę, w której będziemy mieli wszystko, co potrzebujemy. I, ale powiecie, przecież Lucyfer będzie widział tą bazę, przecież ona jest pod wodą, nie jest zakryta, więc w sumie w każdym momencie będzie mógł się dowiedzieć o tym, że ona jest. No ale słuchajcie, to jest właśnie Lucyfer. On nie może za długo przebywać w wodzie, a dostanie się do tej bazy jest tylko i wyłącznie przez wodę. Co oznacza, że mam nadzieję, że nie odkryję tej bazy. A jakie zabezpieczenia zrobiłem, to wam dzisiaj przedstawię. Zanim jednak rozpoczniemy, to poproszę was o to, żebyście zostawili subskrypcję, ponieważ lecimy jak najszybciej po 140 tysięcy subskrypcji, bo już mamy 130. No i fajnie było wbić te 150 tysięcy za tydzień. Żartowałem oczywiście, nie damy rady, chyba że mnie zaskoczycie, no ale raczej wątpię. W każdym razie nie przedłużam, lecimy z intrem. I witam was bardzo serdecznie, oczywiście w Minecrafcie po raz kolejny. Jesteśmy koło tego domku na drzewie i to totalnie nie bez powodu, z tego powodu, że... Polski trudny jest. Nieważne, w każdym razie tutaj jest... kopuła, z tego powodu jesteśmy koło tego drzewa i tu rozpocząłem, ponieważ ona jest już tutaj. Zbudowałem tę kopułę poza odcinkiem, z tego powodu, że strasznie to była żmudna robota, bo trzeba było te bloki szkła tutaj postawić, dodatkowo później trzeba było w środku te gąbki zrobić. Ja oczywiście mam gąbki z poprzednich tam odcinków, których używaliśmy, więc łatwo to było w miarę zrobić z tymi gąbkami, więc to poszło w miarę szybko, ale to była nudna robota, więc nie chciałem jej robić na live'ie. Również pobudowałem w środku, bo mnie za bardzo poniosło i tutaj słuchajcie, tu jest super ukryta tajna baza. Przez tą wodę, no wątpię, żeby ktokolwiek odgadł, że tutaj jest tajna baza. No, no powiedzcie mi, kto by to odgadł? No ja bym się nie zorientował, że w wodzie, która zasila siano, żeby rosło, będzie tajna baza. No to przecież to jest... No nie ma lepszego miejsca, według mnie nie ma. No i tu jest jakaś liana w ogóle dzina. To jest tak, że jak można, jak się stąd wypływa, to można przy okazji od razu już i na drzewo. Ciekawa sytuacja, tego nie przemyślałem, to się samo zrobiło, nieważne. Jak widzicie, to jest super tajne zabezpieczenie, które mam nadzieję, że Lucyfer nie ogarnie, jeżeli by nawet tutaj wszedł na chwilę. Bo on chwilę może w wodzie przebywać, tylko nie za długo, wiecie, on jest mocniejszy trochę niż lawa, bo lawa to wiadomo od razu dotknięcie wodą i tak dalej. Ale już nieraz widzieliśmy, że on w wodę wszedł, no i że mu nic nie było. Ja podejrzewam, że on po prostu musiałby dłużej spędzić czasu w wodzie, żeby po prostu cokolwiek mu się stało, żeby on dostawał jakieś obrażenia i tak dalej, żeby nie wiem, żeby zastygł czy coś. Nie wiem, w każdym razie podejrzewam, że tak by mogło być. W każdym razie, no jak widzicie, tu jest takie zabezpieczenie, które po prostu pozwala nam na to, że jak on tu spłynie, pomyśli, nic tu nie ma, to będzie chciał wypłynąć, a może po drodze akurat by sobie zastygł. No nieważne, jak widzicie, trochę tu pobudowałem. Nie jest to jakoś mega dużo, ale poniosło mnie, jak sobie tak siedziałem i grałem, no i po prostu już troszkę tu pobudowałem. No ale jak widzicie, nie ma wyposażonej tej kopuły, która jest najważniejsza, ponieważ w tym miejscu będziemy mieli te wszystkie piece i tak dalej. Uznałem, że nie warto jest tego ukrywać przed tym Lucyferem, z tego powodu, że on tak naprawdę znalazłby każdą moją tajną bazę. Ważne, żeby do tej tajnej bazy nie mógł się dostać, ale nie byłbym sobą, gdybym nie zrobił tajnego wyjścia awaryjnego i tym tajnym wyjściem awaryjnym jest to miejsce. I teraz pomyślicie sobie, ciekawe, gdzie to wychodzi, ponieważ, no, ściana jak ściana. Ja wam może pokażę, jak to z drugiej strony wygląda. No i nie wiem, no, po prostu wam pokażę, jak to z drugiej strony wygląda. W każdym razie wydaje mi się, że jest to bardzo dobrze ukryte, z tego powodu, że miałem w planach tu coś zrobić na dole. No tu jest to tajne przejście, już pewnie się zorientowaliście, już pewnie także się pomyśleli. No i tutaj coś trzeba będzie zrobić w tą stronę dla zmyłki, wiecie, jakiś magazyny, może jakiś, może coś, nie wiem, zobaczymy co tutaj zrobimy. Możecie dać mi w ogóle pomysł, co bym tutaj mógł zrobić na dole, to może zbudujemy. No a tutaj za tą ścianą jest nasza piękna baza i teraz powiecie, no oczywiście, że nie będziemy tego rozwalać ręcznie, tylko jest tutaj przycisk, który to nam pięknie robi, mechanizm też, nie jest jakiś mega skomplikowany, mogę wam go zresztą pokazać, z tego powodu, że on tutaj jest poukrywany. Jest bardzo łatwy mechanizm, tutaj aktywujemy jednym, to jest w ogóle bardzo dobrze ukryte tak swoją drogą, tutaj jak widzicie jest półpłytka i trzeba tutaj najechać, o kurczę, nawet nie trafiłem, tu, o, jest otwarte, nie widać tego przycisku totalnie, więc z tej strony nikt się nie zorientuje, a z drugiej strony, jeżeli już ktoś jest, no to znaczy, że może tam być po prostu, wiecie o co chodzi. W każdym razie, tutaj jest puszczany sygnał, on leci sobie tutaj tym, aż do tego, jakby usuwa aktywację tej pochodni,
która odpowiada od tego, żeby po prostu wysunięte były te tłoki. Ja powiem wam tak, nie jestem jakimś mistrzem, jeśli chodzi o mechanizmy, ale gdzieś tam logicznie potrafię czasem pomyśleć i zrobić jakiś mechanizm i to jest właśnie jeden z nich. I tak samo z drugiej strony tutaj idzie w tą stronę, także z drugiej strony ten przycisk również aktywuje... czekajcie, ja to może przejdę tam. O, dobra. Ten przycisk również aktywuje z drugiej strony właśnie to. I spotyka się to przy jednej pochodni, która aktywuje do góry górny piston i dolny. Tak na szybko wytłumaczone, po prostu żebyście wiedzieli, jeżeli ktoś będzie chciał sobie zrobić coś podobnego, no to można, można sobie zrobić, oczywiście możecie później się pochwalić jakimiś swoimi tajnymi bazami, ja chętnie sobie popatrzę, możecie gdzieś, nie wiem, na Instagramie wrzucić, czy nie wiem gdzie, czy... Nie wiem, na Instagrama chyba najlepiej, więc zapraszam bardzo serdecznie na Instagrama, oczywiście jest w opisie. No ale to nie, to nie tyle w dzisiejszym odcinku, dzisiaj nie będziemy iść do tego człowieka lawy i tak dalej. Ja mu dałem czas, powiedziałem mu 48 godzin, 48 godzin minie równo jutro o 19, więc jutro o 19 zobaczymy, czy odda nam Dave'a, czy nam tego Dave'a nie odda. Ja widziałem, o, to jest w ogóle też ważna sprawa, ponieważ widziałem w komentarzach, że pisaliście. Oczywiście nie jestem w stanie dać wszystkim serduszek, przypiąć serduszek do komentarzy, ale to nie oznacza, że nie czytam. Po prostu czytam, ale jest tego tak dużo, że już by mi kciuk odpadł, jakbym to wszystko klikał. Pisaliście mi, że Davik jest gdzieś w sądzie, co jest w ogóle totalnie dziwne, ale widziałem takie coś, więc jakby sprawdźmy to, zanim przejdziemy do jakiegokolwiek próbowania tam ogarnięcia tej tajnej bazy, to sprawdźmy sąd, ponieważ mamy go całkiem blisko, więc dlaczego by tego tutaj nie sprawdzić. Ale wydaje mi się, że tutaj nie ma żadnych, nie wiem, w sensie budowaliśmy ten sąd wraz z Davikiem, no i nie widzę tutaj nic, co by mogło tutaj wskazywać na to, że jest tutaj cokolwiek poukrywane. Nie wiem. No tu jest po prostu taka jakby, no ja nie wiem w ogóle co to jest za miejsce, co to tutaj ma robić, jakiś taki parawan jakby tu się, nie wiem totalnie, ale czy jest tu gdzieś tajna baza? Nie mam zielonego pojęcia, gdzie by mogła być. Pisaliście, że jest gdzieś w sądzie, pewnie pod sądem jak już, więc możemy dla testu sprawdzić, po prostu skopać się w dół i zobaczyć, czy tutaj coś jest. No tak myślałem, kurczę, nic tu nie ma, więc dobra, widzowie, no do, po prostu musimy znaleźć jakieś inne miejsce, po prostu, w którym może być Dave. Ja po prostu czekam do jutra, ponieważ tam się wszystko rozstrzygnie tak naprawdę. Bo poczekamy, aż Lucyfer nam albo go odda, albo wytoczamy porządne działa i rozpoczynamy wojnę z Lucyferem po prostu. No a do tej wojny przygotowujemy się właśnie dzisiaj w celu zrobienia właśnie tej tajnej bazy, w sensie tej kopuły, przygotowania jej, przeniesienia wszystkiego, co mieliśmy w tamtej bazie, a wszystko to mamy tutaj. Więc jakieś piece, smokery, inne jakieś craftingi, jakieś te, jak to się nazywa? Po polsku. Kotły, kocioł, tutaj jakieś rzeczy, czekajcie, co nam się przyda? Przyda nam się również to, bo to tam mieliśmy, jakieś wózki ze skrzynkami, przyda nam się to, dobra, po prostu jakoś to tam chcę wyposażyć, z tego powodu, że no, myślę, że wyposażenie tego to jest dosyć ciekawa sprawa, myślę, że to was będzie interesowało, żeby zobaczyć, jak wyposażymy tą tajną bazę, ponieważ ja chciałbym to wszystko zrobić w tym miejscu, tu chciałbym ją wyposażyć po prostu, żeby ona jakoś była, wiecie, ja bym zaczął od tego, żeby zrobić, może niekoniecznie w ten sposób, ale zrobić coś takiego. Dobra, mamy coś tyle tylko, dobra. Ja bym wykorzystał jedną ścianę do tych piecyków właśnie. Więc może tak, smokery dajmy na górze dajmy. Więc zrobimy coś takiego. To nam się idealnie tutaj wypełnia. O kurczę, idealnie nam wypełnia się piecykami. Ja tego nie planowałem, przysięgam. To jest po prostu, możecie sobie policzyć, tyle samo pieców było w tej w poprzedniej bazie i w ogóle tego nie liczyłem, a to tak perfekcyjnie wyszło. I ja cię sunę, przecież to jest jakieś chyba przeznaczenie czy coś, nie wiem. Nie wiem, nazwijmy sobie to jak chcecie. Ale dobra, zróbmy tak i teraz w tym miejscu bym dał te... Ej, tu jest wszystko zrobione na wymiar. Ja tego, przysięgam, nie planowałem. Przysięgam, że tego nie planowałem. Dobra, wiecie co, rozwaliłbym to i tutaj dałbym crafting zamiast tego i to... Albo to na górze zawiesił, może tą lampę na górze zawiesimy, tak o. O, będzie dawało światło, a nie będzie nam przeszkadzało tutaj na dole, więc to jest... O, i wiecie co teraz możemy zrobić? W sumie możemy zostawić tutaj taki stolik i możemy zrobić coś takiego. Taki podłużny stolik, wiecie, do... Jak to się mówi... W ogóle można przechodzić przez to... To jakiś taki średni stolik, ale niech będzie. I dobra, i zróbmy teraz tak. Czy to się robiło tak? Okej, to się robiło tak. Szybko robimy te wózki z wagonikami i stawiamy je oczywiście w tym miejscu. No i mamy super fajne wózki. Okej, wszystkie stoją. Czekajcie, bo tu jeszcze jeden powinien się zmieścić i to idealnie powinno wtedy się wypełnić. Okej, mamy wózki ze skrzynkami. To jest, myślę, bardzo, bardzo dosyć cenna rzecz, żeby mieć takie coś. Tu możemy w tym miejscu postawić właśnie takie rzeczy, jak może niekoniecznie w tym miejscu. Bym to dał gdzieś na przykład tu. Kocioł bym dał jeden tutaj.
po prostu i tutaj damy do tego wodę. Nie mam oczywiście więcej wody, więc będziemy musieli jakoś ją ogarnąć. Może ogarnę później, Ten kocioł, gdzie ten kocioł dać? Może ten kocioł damy tu na środku? Ej, dobra, to kocioł dajemy tutaj na środku. I tutaj będziemy potrzebować wodę, więc... jakby tu... Nie chcę stąd wychodzić za szybko. Dobra, zróbmy coś takiego, zróbmy tak. Okej, okay. I teraz bierzemy wodę. Oj, dobra, wzięliśmy wodę. Tu się chyba nic nie rozwala, jak ja tak mam. Dobra, nic się nie rozwala. Zróbmy tak. I jeszcze jedną wodę, ja bym chciał wziąć do ekwipunku. Jeszcze jedną wodę, dobra, mamy jeszcze jedną wodę. I teraz możemy to murować. Ej, dlaczego? Co jest grane? Ja miałem... Dlaczego ja nie mam tej trawki? W sensie tego dirta jakby, on tam był chyba. Tak mi się wydaje, ale dobra, to... O nie, tak to było. Nie no, tak to na pewno nie było. Aha, bo wypłynęła do góry. Dobra, tak jak ta wypłynęła. Dobra, rozumiem. Wszystko jest jasne, Proszę widzowie, na mnie nie krzyczeć. Ja wiem, że jestem czasem oszołomem, ale to nieważne. Dobra, mamy. Tajna baza. Chyba ukończona, widzowie. Ja bym tu... Nie, może to nie. To wygląda tu tragicznie. Zróbmy może... Jeszcze wykorzystajmy to w tym miejscu, bo tu są jakieś takie miejsca na to. I postawmy może tu te skrzyneczki, żeby to jakoś tak wypełniło tutaj tą całą przestrzeń. No i tu zróbmy jeszcze po skrzynkach takich, dajmy. O, tu dajmy tak i tak. O, i super. Zostało nam 5 skrzynek. Totalnie nie wiem, gdzie je wykorzystać. Pewnie gdzieś je wykorzystamy w tym miejscu, więc może dajmy tutaj jako taki magazyn. Dajmy tu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć po środku. Super. Mamy tajną bazę, widzowie. Jeszcze bym to tylko gdzieś tu postawił. Nie chcę, to tu stoi na przykład, bo tego nie chcę. I ten schodek dajmy do skrzynki po prostu. Dobra, wykorzystaliśmy wszystko. Chciałem po prostu wszystko wykorzystać z ekwipunku, żeby już nie mieć. I teraz zaciąłem się, widzowie, z tego powodu, że widzę, że kamerka mi jakby się wyłączyła. Już od jakiegoś czasu mamy bez kamerki odcinek, więc przepraszam was, widzowie, bardzo za te niedogodności. Ale wróciłem do was jeszcze na ostatni moment, żeby z tą kamerką być. Przepraszam, po prostu coś mi się psuje i ta kamerka mi się czasami wyłącza. Muszę to ogarnąć, ponieważ już kiedyś mi się to działo, później przestało mi się to dziać i znowu mi się to zaczęło dziać. No nieważne, w każdym razie mamy naszą tajną bazę zrobioną. Mi się ona mega podoba, ponieważ naprawdę wygląda mega zacnie. Z zewnątrz no to zobaczymy się na następnym odcinku, jak ona wygląda, jak stąd wyjdziemy. A w dzisiejszym odcinku to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się na następnym odcinku już jutro o godzinie 19:19. Jutro wielki odcinek, ponieważ dowiemy się, co z Davikiem. Czy Lucyfer nam go odda, czy jednak rozpocznie się wojna. Trzymajcie się, na razie, do jutra. Pa, pa.